Cześć, z tej strony Dex i w tym filmie chciałbym przedstawić parę nowych opcji na zmniejszenie pingu w Fortnite i ogólnie. Dzisiaj większość już wie, co to jest ping i jaki jest on ważny podczas grania, czy nawet podczas zwykłego używania przeglądarki. No może mniej, ale czasami też jest przydatny. Jak dobrze wiemy, czym niższa jest ta wartość, tym mamy więcej czasu na reakcję, a dodatkowo jesteśmy w stanie szybciej zobaczyć przeciwnika. W niektórych przypadkach, mam na myśli dostawców internetu, dużo tymi ustawieniami nie zmienimy, ponieważ wykonali oni już swoją robotę, ale na pewno troszkę poprawimy stabilność i osiągi naszego łącza. Więc bez większego wprowadzenia przejdźmy do pierwszej metody i w sumie najważniejszej metody. Dobra, więc pierwszą rzeczą, która jest najważniejsza w zmniejszeniu naszego pingu i opóźnienia w czymkolwiek, jest korzystanie z internetu przez kabel, a nie przez Wi-Fi. Ta prosta rzecz najprawdopodobniej zmniejszy nam ping podczas gry, a w dodatku zwiększy nam szybkość pobierania i wysyłania. Sam na własnym przykładzie wiem, że jak mieszkałem w pokoju, gdzie nie mogłem się podłączyć kablem do internetu, to korzystanie z niego przez Wi-Fi było na tyle uciążliwe, że potrafiło mnie rozłączyć w ciągu godziny, dobre 2-3 razy, przez co nie mogłem normalnie korzystać z niego. Na szczęście znalazłem rozwiązanie tej sytuacji, czyli kupienie lepszej karty Wi-Fi za około 100 zł, która naprawdę działała zaskakująco dobrze. Dzięki niej nie miałem problemu z wyrzucaniem z gry, a prędkość pobierania wzrosła, a ping znacznie zmalał. Szczerze, nie czułem dużej różnicy między kablem a taką kartą, ale uważam, że jednak zakup kabla jest dużo tańszy niż takiej karty. Podsumowując to wszystko, najpierw warto próbować podłączyć się internetem przez kabel, a dopiero potem szukać rozwiązania jak zakup karty Wi-Fi, czy nawet zakup specjalnego kontaktu, który przenosi internet przez kable w kontakcie. Okej, teraz gdy już wszystko zrobiliśmy, przejdźmy do naszej karty sieciowej i ustawmy wszystko tak, jak powinno być. Więc przechodzimy w start, wpisujemy panel sterowania, wybieramy sieć i internet, następnie centrum sieci i udostępniania. I tu są dwie możliwości, albo wybieramy aktualne nasze połączenie, czyli to jedyne, albo wchodzimy w zmień ustawienia karty sieciowej, wybieramy naszą kartę sieciową, klikamy właściwości. I tutaj wybieramy konfiguruj, tutaj w zakładce zaawansowane wytłumaczę każdą opcję po kolei, co trzeba ustawić. Wiadomo, nie będziemy każdej opcji ustawiać, ale większość z nich, i wytłumaczę każdą po kolei, a co do dodatkowych pytań, to zostawię link w opisie, gdzie jest wszystko wytłumaczone, dlaczego tak to jest ustawione. Więc ARP Offload ustawiamy na wyłączony, i CMA ustawiamy na wyłączony, Energy Efficient Ethernet zostawiamy wyłączony, następnie Flow Control ustawiamy na też na wyłączony, Interrupt Moderation jak można zgadnąć też wyłączony, IP wersji 4 jak można zgadnąć kolejny raz wyłączamy, Jumbo Frame też wyłączamy i tutaj w opcji Maximum Number of RSS, tutaj ważne jest, byście weszli sobie w menadżer zadań, weszli w wydajność i klikając CPU sprawdzili, jak dużo macie rdzeni. Tyle ile macie rdzeni, tyle musicie ustawić. Więc ja mam 4 rdzenie, więc ustawiam 4 RRS-y. Następnie Network Address ustawiamy na nieobecny, NSF Offload jak można zgadnąć oczywiście wyłączony, tutaj Receive Buffers, to zależy od ilości RAMu, niektórzy ustawią 512, niektórzy ustawią 1024, a niektórzy ustawią 2048, to jest potęga dwójki. Ja ustawię 1024, bo mam 16 GB RAMu. Mógłbym chyba więcej ustawić, ale 1024 jest naprawdę wystarczająco. Następnie przechodzimy do Receive Side Scaling i jak można zgadnąć, no akurat tutaj zostawiamy włączony. Następnie przechodzimy do Shutdown Wake Up i ustawiamy wyłączony. Kolejną rzeczą jest Speed and Duplex. Tutaj ustawiamy największą możliwą prędkość, jaką nasza karta sieciowa może mieć w opcji Full Duplex, czyli ja mam Full Duplex 10 mega i 100 mega, więc ustawiam 100 mega. Następnie dla obydwu opcji TCP ustawiamy wyłączony, OK i zjeżdżamy niżej i obydwie opcje Wake On ustawiamy na wyłączony. To byłoby w sumie na tyle. Ostatnią rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to jest pobranie programu TCP Optimizer. Po wpisaniu tego w Google klikamy drugi link od speedguide.net. No, możemy akceptować. Pobieramy program, zapisujemy sobie, gdzie tam chcemy. Także po pobraniu tego programu klikamy na niego prawym i uruchamiamy go jako administrator, ponieważ będzie on potrzebował dodatkowe prawa, by zmienić tam parę rzeczy w naszym komputerze, dokładniej w naszej karcie sieciowej.
Jak dobrze widzimy, jest tutaj ogrom naprawdę różnych ustawień, które no, mógłbym wytłumaczyć wszystkie po kolei, ale zajęłoby to dużo czasu, dlatego ja wcześniej pobrałem pliczek, w którym wszystkie te ustawienia są zapisane. Ja link do tego pliku na pewno wrzucę w opisie, więc o to się nie martwcie. Więc klikamy File, Import, wybieramy nasz pliczek, otwórz i jak widzimy tutaj parę rzeczy się nam pozmieniało. I wszystko co musimy zrobić, to teraz tylko kliknąć Apply Changes i OK. Na sam koniec może, ale nie musi, akurat u mnie prosi o to, by zresetować komputer, żebym mógł wprowadzić zmiany do naszego rejestru w komputerze. Teraz grając czy korzystając właśnie z internetu, wasz ping powinien być niższy, jak widzicie nawet jest u mnie, a internet sam w sobie powinien być bardziej stabilny. Dobra, to w sumie to byłoby na tyle w tym filmiku, jeżeli tu dotrwałeś, to napisz w komentarzu, ja na pewno to przeczytam. Jeśli ten filmik ci pomógł i twój internet działa dużo lepiej, to nie zapomnij zostawić lajka i subika, żeby ten poradnik dotarł do innych osób i też im pomógł. Peace.